Cześć moi drodzy, chciałam Wam tak na szybko nagrać właśnie odcinek o bardzo fajnych nowościach z NYX. To jest tak, face primer High Glass, bardzo świetny efekt daje takiej właśnie skóry, tak jakby tafla wody, tak? Ją pokrywa, jest super, jestem bardzo zadowolona. To jest napisane face primer, tu jest napisane z tyłu, żeby to podkład do twarzy, a więc myślę, że można używać na dwa sposoby, jako albo baza, albo jako podkład. To zależy, jaki chcemy uzyskać efekt krycia. Ja dzisiaj użyję także mojego ulubionego podkładu z Charlotte Tilbury, dlatego, bo dzisiaj jest sobota wielkanocna, przyrzekłam go sobie oszczędzać, ale dzisiaj jest, wiadomo, sobota wielkanocna, a więc ja chcę wyglądać pięknie. Słucham, kochanie, porobię sobie parę zdjęć pewnie. Wiecie, zazwyczaj nagrywam teraz bez dzieci, ale to jest taki spontaniczny odcinek. Dlatego, bo no, chciałam Wam się właściwie przede wszystkim właśnie pochwalić tą bazą. Myślę, że warto. Te kosmetyki są bardzo często w promocjach w Rossmanie. Oczywiście mówię o tej marce, tak? Bo Charlotte Tilbury możecie kupić na Looktop na przykład, w takim sklepie internetowym. Bardzo mają duży wybór takich właśnie bardzo dobrych, wysokopółkowych kosmetyków. A ja, słuchajcie, właśnie sobie tak szybciutko nałożę ten make-up. Nie chcę Was zanudzać tym, ale ja no, lubię to sobie rozprowadzać tak dokładnie. No i tak, słuchajcie, właśnie będąc w Rossmanie, najpierw trafiłam na tą promocję, to było w promocji i myślę, że warto było po prostu kupić. Były jeszcze te małe takie podkłady i tonery w promocji, a teraz weszłam też tylko na chwilkę, bo właśnie polowałam na to, czyli na tą taką kredkę do konturowania i akurat była też w promocji, a więc oczywiście no, musiałam skorzystać. Co tam się ta książeczka Ci spadła na nóżkę? Pokaż, jaką masz książeczkę, Laurusiu. O, moja mała nóżka. A pokaż ją, jaką masz książeczkę. Zobacz, wiesz, że będziesz tu na filmie. Powiedz hello. Hello. No, hello. A pokaż jaką... ma się. No, nóżkę sobie skrzywdziłaś, tak? Właśnie tak jak mówiłam, my jesteśmy dwujęzyczną rodziną. I dziewczynki sobie wybrały do komunikowania się język angielski, ale rozumieją wszystko po polsku, tak? Jak się do nich mówi. Myślę, że jak pójdą do przedszkola, to przestawią się też i na polski i będą faktycznie takie dwujęzyczne. Dobra. Ja bardzo lubię sobie tak powklepywać, posmarowywać ten podkład. Słuchajcie, ten podkład jest rewelacyjny. Nie jest on tani, nie jest to drogi podkład, ale warto. Laurusia, nie ruszaj, to są moje pierścionki, właśnie muszę sobie już nałożyć. O, zobaczcie, jakie piękne. Z kamieni szlachetnych, ten też nałożę, te białe, tak, ja takie, noszę taki duet. Wszystkich to będzie za dużo. Laura, pokaż proszę, jakie masz śliczne książeczki, co? Pokażesz mi, jakie masz książeczki fajne. A więc słuchajcie, no do nałożenia tego podkładu i tej bazy przygotowałam też twarz wcześniej, bo wypilingowałam twarz i nałożyłam taki brązujący serum Taranio. Pokaż. Zobaczcie, i to jest właśnie takie serum nadające koloryt i pielęgnujące. I przed tym nakładam wcześniej. Pokaż nam, gdzie jest Nemo. Taką mamy książeczkę, gdzie jest Nemo. Która rybka to Nemo? Masz tu poczytaj. A ja Wam pokażę teraz już, jak już sobie rozprowadziłam ten podkład, właśnie tą kredeczkę. Będę ją pierwszy raz używać. Zobaczcie, tu są po dwóch stronach, tak? Tu jest taki jakby korektor, a tu jest bronzer, tak? A więc tak. Tutaj można sobie namalować, tak? Znalazłaś Nemo? Ja. Siupcio. Tak, tak. Mamusia się zobacz, o, będzie teraz tak malować śmiesznie dosyć. Tak, żeby sobie zrobić kontury. No, mama zrobi sobie zaraz motylka na buzi, tak? Butterfly, mamo. Butterfly? No. A to butterfly, nałożę tak więcej. A to butterfly.
Chcesz iść do sklepu, tak? I teraz to sobie zblendują. Tak. Tak, chcesz iść do sklepu z motylkiem? Ja. Chyba za dużo, troszkę nawet tego nałożyłam. Ale mam tu gąbeczkę. Przepraszam Cię, kochanie. Mamusia to zrobi gąbeczką może, tak? No, żeby się tak ładnie wchłonęło. Tak? Ja mam wysokie czoło, a więc właśnie dobrze sobie je troszeczkę właśnie przykonturować. Tutaj policzki, tutaj kości żuchwy. Wiesz co, bo wtedy buzia jest taka troszkę szczuplejsza, ładniejsza. Wiecie co, troszkę właśnie może przesadziłam z tym, ale wiecie jak to jest przy dzieciach, nie? Poza tym to pierwsze moje nałożenie. Tak, ja to chcę. O, dobra, już tego nie widać właściwie. Ja mam nadzieję, że widać troszkę. Tu jest ta twarz wykonturowana. I teraz jeszcze nos. I tu. Po tej, tutaj dwóch stronach. Można jeszcze tutaj sobie kreseczkę. A tu, tu hold me. A foto tu. Butterfly? Walczyłaś z motylem? Ja. I tu kon. Ugryz? Motyl? A może to nie był motyl wcale, co? Może to nie był motyle, kochanie? Motyle raczej nie krzywdzą. Ugryz? To może był komar. Komar czy ugryz? No i słuchajcie, to już jest tak wykonturowane. I jeszcze mam taki fajny rozświetlacz z Yoko. Bardzo go polubiłam. I sobie po prostu nałożę troszkę jeszcze rozświetlacza. A, słuchajcie, i jeszcze przecież mogę sobie zaszaleć i nałożyć róż. Na policzki, nad ten brązer. I to będzie mój taki właśnie makijaż. Wielkanocny już od razu. Ciu. Tutaj nawet jak za dużo się troszkę weźmie, to można ładnie zblendować teraz. Mama. No. Mama. Moje słoneczko. Baby. No, jesteś moim little baby, tak? Dobra, kochani, a więc to polubiłam. Polubiłam, nie pamiętam. I myślę, że fajnie, że ta komarka zawitała do nas. Wiecie, że mają też takie właśnie podkłady, łącznie z tonerami. Jak macie na przykład swój podkład za jasny albo za ciemny, możecie dodać kilka kropel tych tonerów. I też świetnie to właśnie sobie zblendujecie, tak? Nie musicie właściwie jakby wymieniać kolorów, w sensie z tych zimowych na letnie, tylko po prostu dodać sobie kilka kropel takiego tonerka. No dobra, ja tak bardzo lubię rozświetlacze. To jest taki rozświetlacz właśnie z Yoko, polskiej marki. Dostępne są też, można je kupić też w dobrej cenie bardzo, na przykład nawet w Lidlu. Dobra, to zrobione. Teraz podkreślę sobie oko. Dolną powiekę. Okej, mam nadzieję, że to się nie będzie rozmazywać. Mamusce. Dobra. No i tak. Nałożę zaraz też cienie na oczy. Ale to już pokażę Wam w następnym odcinku, ok? Żeby nie przedłużać. Trzymajcie się, udanej Wielkanocy. Dzisiaj nagram kilka odcinków dla Was, bo jest naprawdę, mam co pokazać. Chcę razem z Wami opakować te przepiękne świece. Nawet nie macie pojęcia, jak one pięknie pachną.
Zobaczcie, czy takie z aromatiki z Instagramu. One się już same po prostu do moich rąk tutaj. Tak, kochanie, proszę, zobacz. Zobacz, powąchaj. Oczywiście, że możesz. Ale to będzie pachniało, wiecie co, właśnie. No ale o tym, o tych wszystkich świecach opowiem Wam też w następnym odcineczku. A teraz jeszcze zapraszam też na drugi odcinek, w którym pomaluję sobie oczy. Tak? Wow! Wosk zapachowy, ale jak pięknie patrzy. Wow, mama! Jak... No, serduszko. Dobra, kochani, do zobaczenia za chwilę.